usiądźcie na chwilkę. Otóż, kochani, zobaczcie, co się z nami tego wieczoru dzieje. Idziemy krok w krok za natchnieniami Ducha i układa się ten wieczór i Maryja staje się tutaj punktem zwrotnym, czy tam punktem odniesienia. Patrzcie na mnie, tak jakby mówiła, patrz na mnie. Jestem napełniona Duchem Świętym i zobacz, co się ze mną dzieje. Jednym ze znaków napełnienia Duchem Świętym jest co? Uwielbienie, które się nie kończy. Nie ma znużenia. Może ktoś z nas w tej chwili odczuł już jakieś znużenie. No, była jeszcze jedna pieśń, jeszcze i będzie jeszcze 50 tysięcy. A, przesadziłem. Znaczy w perspektywie życia całego, tak. Bo następne będziesz śpiewać dzisiaj wracając, czy jutro, nie wiem, kiedy będziemy wracać, nieważne, potem przyjdzie dzień, będziesz śpiewać następne, pójdziesz pod prysznic, będziesz śpiewać następne, będziesz robić herbatę poranną czy kawę około 13 i będziesz śpiewać następne, będzie 50 tysięcy albo więcej. Uwielbienie, które się nie kończy, to ono płynie tam, ze środka. Mówię to z tej racji, że być może jest ktoś pośród nas, kto nie ma jakiegoś silnego doświadczenia odnowy w Duchu Świętym czy charyzmatów i tak się trochę może zaniepokoił. Bracie kochany, siostro kochana, posłuchaj, bo może to najpierw trzeba by przedstawić. My to wiecznie odczytujemy, ale wiecznie jest to. No, to nieustannie nam jest to potrzebne. Otóż list do Rzymian, rozdział, podpowiedzcie mi, 8, rozdział 8 zatytułowany Życie w Duchu Świętym. Życie w Duchu Świętym. Otóż rozdział 8 zawiera ten 26 i 7 wers, który nam wszystko wyjaśnia. Właśnie w ten sposób Duch, pisany wielką literą, więc przeczytam Duch Święty, tak? Właśnie w ten sposób Duch Święty przychodzi nam z pomocą w naszej słabości. Gdy nie wiemy, jak mamy się modlić, Duch Święty wstawia się za nami wołaniem bez słów. Wołanie bez słów. Irena, proszę cię. Ja się tutaj staram trzymać wiernie. Poproszę o brawa dla Ireny. To jeszcze będzie na inne. To też jest wołanie bez słów. To jest wołanie bez słów. Halleluja, halleluja. To już może być słowo, bo halu po hebrajsku znaczy wielbić. Hallelu, Jahwe, czyli uwielbiam Pana. Ale my do Ducha, a nie tutaj głupoty gadasz ludziom. Więc tak, Duch Święty wstawia się za nami wołaniem bez słów. I to, czego doświadczamy nieustannie dzięki Duchowi Świętemu, na wzór Maryi, to jest taka modlitwa, której nie ma słów, ale jest wołanie. Jest głębokie poruszenie serca, jest radość. Także tym, którzy może tak nie bardzo wiedzieli, z czym tu mają do czynienia, może się pojawili pierwszy raz, to serdecznie to przedstawiam. List do Rzymian, rozdział 8, 26-27. A na poprawkę weźcie sobie cały 12 i cały 14 pierwszego do Koryntian. Ile tam święty Paweł mówi na temat modlitwy tym takim dziwnym wołaniem, które popularnie nazywamy darem języków, albo glosolalią, albo tam, no tam różne pojęcia się pojawiają, każde dobre, natomiast ważne jest, co się dzieje. Ważne, jak Duch modli się w nas. I 27 wers brzmi tak, a Bóg, który przenika serca, twoje i moje, zna pragnienie Ducha Świętego,
czyli wie, co robi Duch Święty, ponieważ to właśnie zgodnie z Jego wolą Duch Święty wstawia się za świętymi. Tu święci, czyli katolicy, tak można by powiedzieć, chrześcijanie. Zgodnie z Jego wolą Duch Święty wstawia się za świętymi. Kilka tych słów wydawało mi się, że jest potrzebne, zwłaszcza dla tych, którzy może właśnie poczuli pewne takie zaniepokojenie. Wejdźmy z powrotem w uwielbienie. Szukaj takiego uwielbienia w sobie, które się nie kończy. Jeżeli poczujesz znużenie, zatrzymaj się. Nie śpiewaj. Pomyśl przez chwilę i znowu spróbuj wejść. Czemu? Bo w Duchu Świętym masz zagwarantowane uwielbienie, które się nie kończy. Gdzie jest to napisane? To Chrystus przedstawia, kiedy modli się w modlitwie arcykapłańskiej, to jest 17 rozdział Ewangelii Jana i mówi tak: Ojcze, otocz mnie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. A to jest chwała w Duchu Świętym. Bo nie ma Ojca i Syna bez Ducha Świętego. Oni są zawsze razem. Czyli to, co czyni Duch Święty, złączcie te dwa wyrażenia, to jest nieustanne uwielbienie. I w tym momencie, w tej chwili powiedziałem wam, wygłosiłem definicję nieba. Niebo to jest nieustanne uwielbienie Boga, niekończące się, czyli możliwe jest tylko w Duchu Świętym. I to Maryja już ma. Zatem teraz, przywołując ją, znowu wejdźmy w to uwielbienie. Próbujmy. Już nie dlatego, że trzeba czy coś. Pozwól tam w środku zrodzić się modlitwie. A jeżeli już wiesz, o co chodzi, no to wspieraj w ten sposób braci i siostry. Kire massa venne canasia merasam. Alleluja, alleluja, alleluja. Pema na jasa hinnika. Kema menasia. Amen, alleluja, 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 alleluja. Niczego się nie lęka, jest dobrze. Alleluja, alleluja, alleluja. Yeshua Rasaya Manea Mavesia Mararaya Seya Kea Manaresa Amen Amen Ale
Zbawcy mym. Teraz dajmy sobie chwilkę ciszy i zastanów się, czy już to masz. To nieustanne uwielbienie. Czy już się coś więcej zrobiło, niż było na samym początku naszego wieczoru? Chwilka ciszy. Mam takie odczucie, że dla tych, którzy mają, potrzebują, żeby ich serduszko zostało jeszcze bardziej napromieniowane Bożą miłością, tą, którą przez Maryję ona płynie, ona nieustannie tego wieczoru płynie, to jeszcze raz. I za chwilę uwielbienie słowami Maryi. Czujesz, kim się stajesz w tym uwielbieniu? Cudowne. Halleluja, halleluja. Z Ewangelii Jana, z rozdziału 19.
Przy krzyżu Jezusa stała zaś Jego matka. I tam też płynęło uwielbienie. Tam był Chrystus otoczony chwałą. Słuchajcie, to jest zupełnie inny porządek patrzenia na dramat, na cierpienie, na śmierć. Zupełnie inaczej. Wchodzimy teraz w uwielbienie i proszę, żebyśmy myśleli o tym, co trudne. Myśl o chorobach, które masz albo które mają twoi bliscy. I uwielbiaj Boga. I trzymaj się Maryi pod krzyżem. Tej, która tutaj mamy jako skrzatuską, trzymającą już martwe ciało swojego Syna. I uwielbiaj i myśl o ludziach, którzy ci dokuczają. Którzy ci wprowadzili spory zamęt w życiu. Poróżnili się z tobą. Myśl o nich i uwielbiaj. Maryja pod krzyżem widzi ludzi, którzy są tak mocno zdeprawowani, czy jakby to nazwać, że są gotowi bluźnić swojemu Mesjaszowi. Maryja ich widzi i uwielbia Boga. Jesteśmy wyraźnie prowadzeni do tego, żeby postawić ten krok. To jest, ten wątek się już tutaj dzisiaj pojawił. To był ten wątek, że mamy ten wieczór pentekostalny i wracamy, przecież wrócimy do naszej codzienności. Nie ma tych dwóch rzeczy oddzielonych. Maryja mówi, połącz to. Ja pod krzyżem uwielbiam Boga. Patrzę, widzę, ale najpierw uwielbiam i dzięki temu to, co widzę, widzę tak jak On. O, chyba coś takiego o to tu chodzi. Thank you.
Usiądźmy teraz i dajmy sobie może jakieś 2-3 minutki zupełnej ciszy. Można zamknąć oczy, zjednoczyć się w ciszy w sercu z Bogiem i pomyśleć o tym, czego już doświadczyliśmy. Amen. Słowo, które przychodzi najpierw z Księgi Sofoniasza, z 3 rozdziału. Nie bój się, Syjonie, nie drżyj ze strachu. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie. Mocarz, On wybawi. Będzie się cieszył i weselił Tobą. Odnowi Cię swoją miłością, rozraduje się Tobą niezmiernie. Będzie się cieszył i weselił Tobą, odnowi Cię swoją miłością, rozraduje się Tobą niezmiernie. Żadna inna opcja teraz nie wchodzi w grę. Jeżeli cokolwiek innego się pojawia, nie jest od Boga, bo Bóg mówi: odnowię Cię swoją miłością, będę się cieszył i weselił Tobą, rozraduję się Tobą niezmiernie. I jeszcze słowo poznania. Moje serce raduje się razem z Wami. Trwajcie we mnie, a ja będę trwać w Was. Wielkie rzeczy uczynię w waszym życiu. Oczekujcie tego. Amen. 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 I słowa Maryi. Dzieci moje, tak bardzo cieszę się, że odpowiedziałyście na moje wezwanie i tak licznie przyszłyście tutaj do tej świątyni, aby czuwać ze mną na przyjście Ducha Świętego. Mój Syn pragnie tej nocy objąć każdego z Was swoją szczególną łaską i z miłością przytulić do swojego boskiego serca. Wiem, jak wielką walkę toczycie każdego dnia w swoich sercach, jak dużo jest w Was bólu, żalu i goryczy.
Moje matczyne serce czuje wszystkie wasze troski, pragnienia i noszony ból. Jesteście moimi ukochanymi dziećmi i pragnę każdego z was przytulać do swojego matczynego serca, pocieszać i prowadzić do zbawienia. Dzieci moje, ten trudny czas jest wam dany, abyście mogły ostatecznie opowiedzieć się po stronie Boga lub jego przeciwnika. Módlcie się gorliwie ze mną do Boga Wszechmocnego za siebie, waszych bliskich, za pokój na świecie i całą ludzkość. W was nadzieja na to, że ten świat nie zginie. Błogosławię waszym modlitwom i dzisiejszemu czuwaniu. Amen. Zatem, jeśli ten wieczór, jeśli my tutaj, jeśli ty i ja, i coś tu ma się dziać, no już się dzieje, że Duch Święty przyjdzie i w ogóle. Jakie masz marzenia? Jakie masz oczekiwania? Albo od innej strony, o ile chcesz prosić? Wyliczaj teraz myśli, co by się przydało od Ducha Świętego. Jestem już przy czwartym punkcie, a wy? A może to trochę za dużo, co? Cztery rzeczy od Ducha Świętego. To by się przydało. Czy to by się przydało? To koniecznie. No to już tak może. Jakie mamy marzenia? Jakie mamy wewnątrz tam treści? Hasła, oczekiwania, nie wiem. I druga rzecz. Czy Duch Święty się tym zajmie? Może no, jest od tej misji takiej potężnej, a takimi drobiazgami to nie bardzo. Jeżeli nie masz takiego myślenia, to bardzo dobrze. Jeżeli masz takie myślenie, to zapraszam cię, usłysz słowo. Czemu? Bo w słowie jest lepsze myślenie niż ludzkie. Zawsze tak jest. Słowo nas oczyszcza. To jest właśnie dynamizm Słowa Bożego. Jeżeli ktoś potrzebuje, list do Hebrajczyków 4:12, wszystko jasne. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Natomiast my czytamy teraz list do Efezjan, rozdział 3. Wers 17. Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli wraz ze wszystkimi świętymi pojąć, czym jest szerokość i długość, wysokość i głębokość. Obyście poznali miłość Chrystusa, która przewyższa wiedzę, i zostali napełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który działającą w nas mocą może uczynić znacznie więcej niż to, o co prosimy czy pojmujemy, jemu chwała w Eklezji, w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Zatem listy możemy pisać w sposób nieskończony.
Tak jak nieskończony jest Bóg, tak nieskończone jest Jego obdarowanie nas. To my pytamy, ile ja jestem w stanie przyjąć. To my patrzymy na siebie. Nie Duchowi Świętemu trzeba tłumaczyć, proszę Cię, napełnij mnie jeszcze bardziej. On już to robi. I jutro też będzie to robił. I pojutrze. To się okazuje, że moje serce, ono tutaj. Nie? Bo jak jest Bóg przeobfity. Gdzie to znajdziemy? Z 10 rozdział Jana. Kiedy Jezus mówi, jestem dobrym pasterzem. Przyszedłem, aby moje życie miały, aby moje owce miały życie i miały je głośniej. I miały je za słabo. I miały je. O, teraz trochę was usłyszałem. To jest pragnienie Jezusa. I to, co mnie trzyma od wczoraj, muszę to koniecznie wspomnieć, bo chyba pokocham tego człowieka, albo już go kocham, biskupa Rysia. Kiedy wczoraj mieliśmy okazję być na takim spotkaniu, kongresie, czuwaniu, 2500 liderów, animatorów, odnowy w Duchu Świętym, opiekunów, też trochę się znalazło. I biskup Ryś był zaproszony, aby mówić o jedności, która jest pomiędzy charyzmatem a urzędem, urzędem a charyzmatem. I oczywiście przywołał, on mówi, że zawsze to robi, bo to mu się tak mocno kojarzy. Przywołał Ewangelię, kiedy Piotr i Jan razem biegną do grobu. Tylko, że Piotr się pewnie trochę zasapał, a Jan był szybszy, bo młodszy. Ale jak przybiegli do grobu, to Jan został, a Piotr wszedł do środka. Nie? Więc to było coś takiego. I on mówi, urząd i charyzmat. I wspaniale to przedstawiał. Natomiast podstawa, czy to, podstawowe takie przesłanie, zaczynajcie od Ducha Świętego. Bo kiedy zaczniemy od nas, od naszych możliwości, słabości, to wyjdzie co wyjdzie i będzie co będzie. Natomiast od Ducha Świętego zacząć. Czyli dzisiaj tego wieczoru, kiedy zastanawiamy się nad obdarowaniem, zaczynamy od Niego, od Ducha Świętego. Jezus mówi, chcę, żebyś miał, żebyś miała życie w obfitości. Nie, tutaj nie ma znaczenia, co ty wcześniej robiłeś, robiłaś. Dla Boga Bóg nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się na Niego otwiera, pełni Jego wolę. To celowo przywołuję ten znany, taki przecież bardzo tekst dla tych, którzy może jeszcze w sercu gdzieś tam mają coś i jakieś kłopoty się pojawiają. Czy ja coś tutaj... Jesteś na właściwym miejscu, we właściwym czasie, tak jak ksiądz Andrzej powiedział. Jesteś tu, gdzie Maryja wyprasza ducha? Tu, gdzie Maryja patrzy na nas? Maryja, która błogosławi, tak? Błogosławię waszym modlitwom i dzisiejszemu czuwaniu. Jesteś na swoim miejscu. Teraz jeszcze, żeby serce twoje było usposobione. Jak jest, to już wiesz, o co chodzi. Jak nie za bardzo, to też wiesz, o co chodzi. Co ma się zmieniać? Bo Bóg jest obfity. Obfity. Nadobfity. Ma obfitość i nie zamierza być inny. On nawet nie może być inny. Jego obfitość jest nad tą świątynią. I uważajcie, bo zaraz sklepienie się zawali na was. Obfitość Jego darów jest nad nami. I zawsze tak jest. Zawsze tak będzie. I On mówi nam o tym. I zachęca. Bierz. Proś, otwieraj się, chciej. Niech moje błogosławieństwa na ciebie spływają. I teraz patrzymy na Maryję. Gdzie to widać? Tutaj ksiądz Andrzej nam to przedstawił. Ja się tylko do tego odnoszę. Przepraszam, tak, ksiądz Andrzej po części, a potem Marta w czasie apelu.
zaniosła Maryja Ducha Świętego w sobie, w błogosławieństwie dla Elżbiety. No, wiecie resztę, bo inteligentni jesteście, dobrze wam z oczu patrzę, także nie muszę tu nic więcej dodawać. Tak. Duch Święty mówi, raduje się wami wszystkimi. Mnie się od razu tam fajnie robi, jak on tak mi mówi. Chociaż mam swoje za uszami. Dobra, nie o tym. Maria niesie błogosławieństwo. Jest pełna łaski, tak, ale jest człowiekiem. Słuchajcie, może zróbmy teraz coś takiego. Że zanieśmy to błogosławieństwo, które już mamy, sobie nawzajem. No co byś powiedział, co byś powiedziała na takie coś, że zaczniemy podchodzić do siebie tu w świątyni, krzyżyk na czole, błogosławię Cię w imię Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. No miny macie takie nie za bardzo, nie za bardzo wiem, czy jesteście za, czy jesteście przeciw? Nie, raczej jesteście za, tak? Oczywiście, może być tak, że ktoś poczuje takie, no, skrępowanie. No. Nigdy tego w kościele nie robiłem. No to wiedz, że tak można. A nawet tak trzeba. Maryja nam to pokazuje. Niesie błogosławieństwo do Elżbiety w Duchu Świętym. Więc jeżeli masz to, to cała reszta będzie spokojnie, będzie po prostu. Podejdziesz do człowieka, znaczy już nie do człowieka, tylko do brata albo siostry, zapytasz się, czy chcesz, żebym cię pobłogosławił, żebym cię pobłogosławiła imieniem Jezusa Chrystusa. Jeżeli będzie zgoda, nie musi być, nie? Ale jeżeli będzie zgoda, no to jeszcze zapytaj, a czy mogę ci zrobić krzyżyk na czele? I pobłogosław. Błogosławię ciebie w imię Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Ciebie, który jesteś dzieckiem Ojca. Czy jakoś tak, to co ja będę tu wam tłumaczył? No to jeżeli jesteście za, to zróbcie to teraz. No proszę, ruszyło. Patrzcie, patrzcie, no pięknie. No to dobrze. Thank you.
serce Bogu Zbawcy Słowo z listu do Rzymian, z rozdziału 5, które przychodzi do nas i mówi tak. Inaczej jednak ma się rzecz z łaską niż z upadkiem. Bo jeśli w następstwie upadku jednego człowieka umarło wielu, to w o wiele większym stopniu łaska Boga i dar jednego człowieka Jezusa Chrystusa spłynęły na wielu. Obfitość Boga objawia się nam. Czas chyba na to, żebyśmy teraz już bezpośrednio weszli w tę prośbę o te dary. Błogosławieństwo okazało obfitość. A w ogóle, zanim pójdziemy dalej, czy jest ktoś pośród nas, kto nie otrzymał od nikogo błogosławieństwa? Patrzcie. Amen, aleluja. Nie podniosła się żadna ręka, przynajmniej ja nie widzę. Błogosławieństwo Boga, obfitość. A teraz te dary, których potrzebujemy, to znaczy, o których Duch Święty chce nam udzielić. I tutaj, zanim to zrobimy, siedzicie sobie wygodnie, więc to jest bardzo dobry moment. Przywołamy już tym razem nie słowo z Pisma, tylko jednego z ojców Kościoła. Otóż to też chyba nam się jak najbardziej przyda. Jest taki ojciec Kościoła, nazywa się święty Hilary, biskup. I on, mówiąc w traktacie o Trójcy Świętej, wspomina, znaczy przedstawia takie refleksje. Posłuchajcie. Posłuchajmy, co mówi Pan o działaniu Ducha w nas. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Jeżeli odejdę, poślę wam pocieszyciela. I Pan mówi jeszcze, będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy. On was doprowadzi do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie to, co słyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie. I mówi święty Hilary dalej. W tych słowach wiele zostało powiedziane, abyśmy zrozumieli zamiary tego, który zesłał nam dar. Słowo dar jest napisane wielką literą, czyli chodzi o Ducha Świętego. Oraz naturę i sposób istnienia daru. Już to samo w sobie jest fantastyczne, że Duch Święty jest tutaj określony jako dar. Dar przez duże D. On sam po prostu w sobie jest darem. On ma dynamizm obdarowania po prostu w sobie. Bo w naszej ograniczoności nie możemy pojąć Ojca ani Syna. Ale dar Ducha Świętego, który nas łączy z Bogiem, oświeca trudności naszej wiary w tajemnicę wcielenia się Boga. Przyjmujemy go więc, aby poznać Boga. Tak jak władze ciała stają się bezużyteczne, jeśli nie mają odpowiedniej podniety. Na przykład, na nic zdadzą się oczy, gdy minął dzień, a nie ma światła. Nie ma pożytku ze słuchu, gdy do uszu nie dociera żaden dźwięk ani głos. Niepotrzebne staje się powonienie, jeśli nie odczuwa się żadnego zapachu. Nie jest to wina natury, ale braku podniety. Podobnie i umysł ludzki, chociaż jest zdolny do poznania Boga, nie otrzyma potrzebnego do tego światła wiedzy, jeśli dzięki wierze nie przyjmie Ducha Świętego. Dar więc, czyli Duch Święty, dar więc, który jest w Chrystusie, jest jeden i całkowicie jest dostępny wszystkim. Chociaż
nie przestaje być wszechobecny, dany w tej mierze, w jakiej się pragnie go otrzymać i pozostaje w nas w tej mierze, w jakiej się pragnie na nie zasłużyć. Czyli ta obfitość darów, która jest nad nami, tak to sobie wyobrażajmy. To jest ten jeden wielki dar, Duch Święty jako dar. Natomiast miarą przyjęcia jest to, co ja mam w sercu i co ty masz w sercu. Ksiądz Andrzej mówił o skuteczności, czyli o owocności. Tak jest. Owoce tego wieczoru muszą być, jeśli idziemy dobrze. Jeśli jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu, owoce tego wieczoru muszą być. To wynika z natury. Jakie, to się zobaczy, ale muszą być. Jedyne, co może zablokować owoce, to jestem ja sam. Jakaś moja wiara czy niewiara. Bardziej niewiara niż wiara. Pokrzepieni tym, spróbujmy teraz, kochanie, poprosimy o stosowną pieśń, niech nas wprowadza i będziemy wyraźnie już prosić o dary Ducha Świętego. Mówimy wylanie, mówimy zanurzenie, baptizo, zanurzam. Jezus mówi, będę was zanurzał w Duchu Świętym. I ten wątek, który już tutaj do nas dotarł, jakoś się pojawił, że tak jak umiem, tak proszę, z taką sytuacją, jaką mam, tak proszę, tak się otwieram, mając właśnie ze sobą takie, a nie inne tematy, może dramaty. Właśnie taki, właśnie taka. Otwieram się na Ducha Świętego. Śpiewajmy, prośmy, módlmy się. Znaczy najpierw śpiewajmy, a potem będziemy modlić. Powstańmy tak. Hilary. Miarą przyjęcia daru ducha jest moje otwarte serce. Im bardziej otwarte, tym lepiej.
Modlimy się o otwarte serca, o usunięcie blokad, o usunięcie żalu do Boga, o usunięcie wszystkiego, co przeszkadza. Jeżeli nie masz z tym problemu, módl się za innych. Jeżeli masz z tym problem, módl się za siebie. Duchu Święty, dziękuję Ci, że prowadzisz tę modlitwę. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że chcesz, aby nasze wnętrza były piękne, żeby były napełnione Tobą. Duchu Święty, dziękuję Ci, że szanujesz historię życia każdego z nas. A teraz w imię Jezusa Chrystusa proszę, usuń wszystko, co blokuje każdego mojego brata lub każdą moją siostrę, w której kołacze się jakiś lęk, która martwi się tym, co jest w domu, martwi się tym, co będzie jutro. I to są szczere zmartwienia. Duchu Święty, oddaję Ci serce każdego mojego brata, który obawia się Ciebie. Obawia się tego, jak zostanie przyjęty przez innych, gdy powierzy się Tobie. Obawia się zrobić odważnego, prostego kroku w przepaść. Duchu Święty, w imię Jezusa Chrystusa proszę, usuń z serca każdego brata, z serca każdej siostry przeszkody. Duchu Święty, proszę Cię, uzdrawiaj żal, który może być skierowany do Ciebie albo do Boga w ogóle. Duchu Święty, uzdrawiaj żal. Usuwaj blokadę żalu. Niech ci spośród nas, w których boleje, kołacze się serce zranione, niech poczują, jak ich dotykasz, jak zmieniasz ich myślenie, jak zmieniasz ich spojrzenie na to samo. Maryja pod krzyżem cierpi i uwielbia Boga dzięki Tobie, bo Ty ją wypełniłeś. Proszę Cię, Duchu Święty, w imię Jezusa Chrystusa. Duch Święty może przyjść do mnie i do Ciebie ze swoimi darami i czy jako dar, według miary wiary, jaką masz. Ale o wiarę też się można modlić. Wydaje się sensowne, że najpierw o wiarę, a potem o dary, na które wiara otwiera. Duchu Święty, umacnij naszą wiarę. To znaczy, Duchu Święty, patrzysz na serce, na wnętrze każdego z nas tutaj. Proszę Cię,
poszerzaj wiarę. Wielu z nas może nawet nigdy nie przeżywało pragnienia głębszej wiary. Wielu z nas rozgląda się duchowo, gdy chodzi o ten temat i myśli, czy mogę coś więcej, czy to jest potrzebne. A Ty, Duchu Święty, przychodzisz na miarę wiary, jaką mam. Chcę wielkiej wiary, Duchu Święty. Chcę wielkiej wiary dla każdego mojego brata. Chcę wielkiej wiary dla każdej mojej siostry. Bo to jest najlepszy sposób. Bo to jest najlepsza droga. W imię Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, otwieraj nas przez wiarę. Niech teraz wiara rośnie. Wiara, czyli przekonanie, jesteś tu i że Tobie chcę wszystko powierzyć. Jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, jeszcze bardziej. Duchu Święty, błogosławię Ciebie w tym, co dzieje się teraz w nas. My po tym wieczorze, po tej modlitwie, dzięki Tobie już nie będziemy tacy sami. Nikt z nas nie będzie taki sam. Bo jak Ty przychodzisz, to nie jest się już takim samym. Kira besemany na hasya, halleluja besem. Kira masyny na hasya. Mirany rabe wasyre. Sabia ki adne semane. Nikt z nas nie będzie już taki sam. Będzie nowy, będzie nowym człowiekiem, odnawiającym się. Kirame syna necha bevesamene jase. Alleluja, halle, alle, halle, amen, ara, Jeszua, halle, bas, jaka jesem. Byramy na niwe, sabimy, nieka, syja, Święty w Maryi sprawił, że nie tylko Słowo stało się ciałem, ale że ona kochała i kocha. Miłość. Nie w tym, co już mam, już kocham, ale w tym, czego mi brakuje. Duchu Święty, proszę Cię, módlmy się. Duchu Święty, proszę Cię, abym pokochał. Uwielbiam Cię w tym, że jesteś miłością. Niech Twój dar, dar miłości, wyleje się na mnie.
Po tym wieczorze już nie będę taki sam i nikt z nas nie będzie taki sam. Żaden brat nie będzie taki sam, żadna siostra nie będzie taka sama. Duchu miłości, Duchu sprawiaj w nas miłość. Do naszych prześladowców zwłaszcza, do naszych wrogów, zbawionych tak samo jak my przez Jezusa Chrystusa. Duchu, porusz serca nasze, ale może najbardziej umysły, abyśmy myśleli o tym, że będziemy kochali w nowy sposób. Kochali w nowy sposób. Na san yun kir alleluja hasiba namana i hasiya Vyana hini nani sam yun kir asim Vyravasa hini kasi hini nim Vyha sam yun yana kir nisi ha Hayya mananare na 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 siya Kerabena besna yesia na yashan Yana na na yana sehi na kesi yana na yesaki Yana na si na ke kesaki Vasabi yana na na besa yesa kesaki Hiramana besa yana na Sahi yana na ke Wszystkie inne dary, to znaczy dary jakieś, takie, które daje Duch, bo chce, żeby Kościół, czyli Eklezja, święta wspólnota, rosła. I to jest dar jakiejś służby, to jest dar proroctwa, to jest dar języków, to jest dar tłumaczenia języków. Różne dary wymienia święty Paweł w 14, na przykład, czy w 12, 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Modląc się teraz o dary, otwieraj serce najbardziej jak potrafisz, bo te dary już są. Nie modlisz się o dary, ja nie modlę się o dary, bo one już są na mocy chrztu i bierzmowania. Tylko chodzi o posługiwanie. Duchu Święty, otwieram przed Tobą moje serce i proszę Cię, błagam Cię razem z moimi braćmi i siostrami. Uczyń nam tę łaskę, abyśmy pragnęli Ciebie bardziej, abyśmy byli tacy, jak czasami śpiewamy, że nie wiadomo, dokąd pójdziemy, nie wiadomo, co z nami będzie. Już od dzisiaj, nie tylko od jutra, już od dzisiaj. Duchu Święty, obfity, przeobfity, nadobfity, Duchu Święty. Duchu Święty, wylewaj się. Dzięki. Karasia mana na seba sina na na kisa hiba mani hasi Vyava na na sa na 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 siyam
Piemane na sami perevasanu me kiesa diame me na kesha siamana barisha siamana kena kesha siamana mariane na bimane hasiane kiesa amen. I teraz mamy poprosić jeszcze wyraźnie o dar języków. Jak ktoś nie ma tego, to niech poprosi. To jest najmniejszy dar, taki towarzyszący, taki sympatyczny, ale on wyjaśniony jest w 14 rozdziale. Będziemy prosić, próbuj. Jeżeli nie masz jeszcze tego daru, próbuj, otwórz usta i pozwól Duchowi modlić się w sobie. Jak nie dzisiaj, to kiedyś, ale próbuj dzisiaj. Mare basse bane basse haina maya keda bara hasi asha se no na ne gan ke ke ma be ne se o e ma ma na sa bi asha se ya ne na ne na se Kasi, mana 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 Pada podziękować. Dzięki Ci, Panie Jezu, za dar Ducha Świętego. Dzięki Ci za to, dzięki Ci, Jezu, to nam dałeś dzisiaj dar Ducha. To w nas, w każdym z nas coś się stało i będzie się jeszcze dziać. Piękne jest Twoje obdarowanie, Jezu Chryste. Piękne jest Twoje obdarowanie.
obdarowujesz nas Duchem. A ten Duch sprawia, że patrzymy na Ciebie coraz bardziej jako na Pana, na Zbawiciela. I uczymy się razem z Tobą wołać do naszego Abba, do naszego Ojca w niebie. Abba, Tatusiu, dzięki Ci, Panie Jezu Chryste. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, że to się dzieje. Dzięki Ci, że to działa. Dzięki Ci, Panie, za to, że nikt z nas po tym wieczorze nie będzie taki sam w swojej wierze. Dziękuję Ci za to, co moje siostry, moi bracia postanowili przed Tobą czynić i razem tu mamy otwarte serca. Dzięki Ci, Jezu Chryste. Bądź uwielbiony, Jezu. Bądź uwielbiony, wspaniały. Naszego Pana chwalimy dziś. Naszego Pana uwielbiamy dziś. Maryjo, zobacz, mamo, zobacz. Duch powoduje, że my uwielbiamy. Duch powoduje, że my Twojego Syna chwalimy. Jakie to cudowne. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Chwała Tobie.
Dzięki Ci, Jezu, że Duch sprawia, iż mówimy w naszych sercach i nasze usta to mówią, jesteś Panem. Tak działa Duch. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, który jesteś Panem. Jesteś Panem tego wieczoru. Jesteś Panem serca każdego mojego brata, każdej mojej siostry. I tak będzie jutro. I tak będzie pojutrze. I jutro w Dzień Pański, gdy będziemy Cię błogosławić i wielbić. I tak będzie w poniedziałek, kiedy pójdziemy do swoich obowiązków. Będziemy inni dzięki Twemu Duchowi. Dzięki Ci, Jezu, jesteś uwielbiony. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Na wieki Tobie chwała. Oto jest niezły sposób na życie. Uwielbiać Cię nieustannie tak, jak daje Duch. Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste. Chwała Tobie, Mesjaszu. Chwała Tobie, pogromco piekła i szatana. Chwała Tobie, miłośniku życia. Chwała Tobie, pełen miłosierdzia. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Amen. Słowo przychodzi z trzeciego rozdziału listu do Kolosan. Teraz zaś odrzućcie od siebie to wszystko. Gniew, rozdrażnienie, złość, bluźnierstwa, obmowy. Nie okłamujcie się wzajemnie. Zrzućcie z siebie starego człowieka wraz z jego czynami. A okryjcie się nowym, wciąż odnawiającym się, aż do poznania tego, który go stworzył na swój obraz. Apostołowie stali się nowymi ludźmi, kiedy przyszedł Duch. Zupełnie było inaczej i my takiego czegoś oczekujemy. Oni wyszli z wieczernika, bo tak ich Duch pokierował. My spróbujemy zrobić to samo. Poprowadzi nas Pan Jezus. Pobłogosławimy, tak jak siebie nawzajem błogosławiliśmy i uwielbialiśmy Boga w nas, tak samo pobłogosławimy tych, którzy, nie wiem co robią o tej porze, pewnie wielbią Boga. Albo modlą się jakoś, albo trwają i czekają na Ducha, albo nie wiem jeszcze co robią, a może odpoczywają. Pobłogosławimy. Także szykujmy procesję. Niech będzie piękna, niech będzie radosna, ze śpiewem, ze światłem. Może teraz poproszę, żebyśmy jeszcze coś zaśpiewali takiego, a w tym czasie właśnie to, co trzeba zrobić do procesji, niech się stanie, żebyśmy już za chwilkę ruszyli.
Panu Bogu chwała. Amen. 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 Ale wy dacie jeszcze siłę. Pan daje nam siłę. Pan jest naszą siłą. Pan jest naszą siłą. Kochani, no, wszystko wskazuje na to, że podzieliliśmy się tymi skarbami, które mieliśmy. Podzieliliśmy się z innymi i tymi, którzy wiedzieli o tym, że się dzielimy z nimi i niekoniecznie. Czas na to, abyśmy teraz wspięli się na szczyt albo sięgnęli do źródła. To zależy, kto tam sobie chce myśleć, bo i jedno, i drugie jest dobre, gdy chodzi o Eucharystię. Albo wchodzimy na szczyt, bo to jest szczyt życia Kościoła, albo czerpiemy ze źródła, bo to jest niewyczerpane i potrzebne źródełko. Dobrze.